To jest Wyze Z90SW, czyli cienki klient z rodziny Dell Wyze ZX0. W tym filmie zobaczymy sobie, co znajduje się w środku, jakie są potencjalne możliwości rozbudowy, a także pokażę, jak zainstalować na nim Linuxa, a konkretnie to Ubuntu Mate. Dlaczego nagrywam film o używanym cienkim kliencie? Ano dlatego, że jeśli zdarzy się taka sytuacja, że w tworzonym projekcie nie będziesz mógł lub nie będziesz chciał zastosować Raspberry Pi, to taki terminal może być ciekawą alternatywą do zastosowania. W tym i w kilku następnych filmach sprawdzimy, co oferują różne modele takich urządzeń dostępne na rynku wtórnym. Ale wracając do głównego bohatera tego filmu. Terminal jest zamknięty w czarnej obudowie o kształcie regularnego prostopadłościanu bez żadnych udziwnień. Jest to o tyle ważne, że urządzenie stoi stabilnie bez dedykowanej podstawki, której przeważnie nie ma w zestawach z drugiej ręki. Takie zestawy wraz z zasilaczem w najtańszej używalnej konfiguracji kosztują lekko ponad 100 zł. Z przodu obudowy znajdują się dwa złącza USB 2.0, dwa mini jacki audio i włącznik. Z tyłu umieszczono mocowanie Kensington, złącze zasilania 19V, gigabitowy Ethernet, dwa gniazda USB 3.0 oraz dwa gniazda USB 2.0, a także złącze graficzne, po jednej sztuce DisplayPort oraz DVI-i. Dodatkowo w mojej wersji, która jest wyposażona w kartę Wi-Fi, znajdują się tutaj dwa gniazda antenowe RP-SMA. Aby dostać się do środka, należy odkręcić cztery śrubki, dwie po bokach i dwie z tyłu, po czym można wysunąć boczek obudowy. Pod całkiem pokaźnym dwuczęściowym radiatorem znajduje się procesor i układ graficzny. W moim przypadku jest to jednorodzeniowy, 1,5 GHz AMD GT52R z Radeonem HD6310. Wszystkie modele z jednorodzeniowym prockiem posiadają literę S w nazwie i tutaj warto poszukać jednak egzemplarzy z literą D, bo oznacza ona zastosowanie dwurdzeniowego, taktowanego zegarem 1,65 GHz procesora AMD GT56N. Po prawej stronie znajdują się dwa sloty na pełnowymiarowe kości DIMM DDR3, w których można zainstalować w sumie 8 GB RAMu, chociaż po internetach chodzą plotki, że i 16 GB komuś gdzieś zadziałało. W moim przypadku zamontowana jest tutaj jedna 2-gigowa kość Apacer PC3 10600 CL9. Poniżej w slocie mini PCI Express siedzi sobie bezprzewodowa karta sieciowa pracująca w standardzie 802.11 ABGN. Obok znajduje się moduł dysku SSD o oszłamiającej pojemności 2 GB. Na szczęście podłączony jest on przez standardowe 22-pinowe złącze SATA z zasilaniem. Idąc dalej, obok baterii CMOS-u znajduje się kolejne, tym razem 7-pinowe gniazdo SATA z trochę mniej standardowym złączem zasilania. Aby je wykorzystać, najprościej będzie nabyć odpowiednie przewody i szyny do montażu dysku 2,5 cala. Takie akcesoria pojawiają się na popularnym serwisie aukcyjnym, ja swój zestaw wyrwałem za 16 zł. Wycieczkę po płycie głównej kończy na złączach pod dyskiem SSD. Żółte gniazdo o oznaczeniu CN13 to dodatkowe dwa porty USB, a CN108 i CN109 służą do podłączenia slotu PCI Express w większym modelu Z90 DE7. Ot taka ciekawostka. Wracając jeszcze do tematu dysków. Jeśli wykorzystany ma być tylko jeden dysk SATA, to generalnie sprawa jest banalnie prosta. Wystarczy odkręcić ten malutki 2-gigowy moduł, i z wykorzystaniem 22-pinowego przedłużacza SATA mogę podłączyć dowolny 2,5-calowy dysk. Miejsca w środku jest dość. Można taki dysk przykręcić do szyn, jeśli były w zestawie. Można też coś samemu zmajstrować do montażu. A można po prostu ostrożnie go położyć wewnątrz obudowy, bo i tak w sumie nic nie powinno się stać. Natomiast jeśli chcesz użyć dwóch dysków, bo przecież ilość złącz na to pozwala, to robi się tutaj trochę ciasno. Tak na oko to dwa dyski powinny się zmieścić, jeśli jeden będzie leżał na radiatorze. Tyle tylko, że to średnio udany pomysł, dlatego warto rozważyć usunięcie obudowy jednego z dysków. Bo okazuje się, że niektóre dyski SSD tak naprawdę są znacznie mniejsze niż ich obudowy. Osobiście sprawdziłem 120-GB dysk Goodram CL100 generacji trzeciej. Wystarczy podważyć obudowę i tracąc gwarancję zyskuje sporo miejsca. Cała elektronika dysku spokojnie zmieści się w miejsce oryginalnego 2-gigabajtowego modułu.
Trzeba tylko tę tulejkę na śrubkę zaizolować jakoś, żeby przypadkiem nic się nie spaliło. Generalnie na rynku jest więcej dysków, które mają podobny wymiar elektroniki. Warto szukać wśród najnowszych modeli o mniejszych pojemnościach. I tutaj prośba do Was. Jeśli wiesz o jakimś konkretnym modelu z płytką w takim rozmiarze, podaj koniecznie model i producenta w komentarzu. Dzięki takiemu rozwiązaniu jeden dysk bezpiecznie może siedzieć w złączu SATA 0, a drugi na szynach można podłączyć do gniazda SATA 1. Wise ZX Zero mają całkiem konkretne możliwości rozbudowy, jak widać. USB 3.0, dwa złącza SATA, nawet 16 GB RAMu spokojnie pozwolą na budowę małego NASA, czy postawienie jakiegoś systemu inteligentnego domu, albo innej fajnej usługi. Ja na potrzeby tego filmu wymienię tylko dysk SSD na 120 GB, resztę pozostawiam bez zmian. Składam całość, podłączam co trzeba i włączam zasilanie. Przy okazji sprawdźmy, jak wygląda BIOS. W tym celu należy nacisnąć klawisz Delay podczas startu urządzenia. Jeśli pojawi się okno dialogowe do wpisania hasła, to domyślnym hasłem do BIOSu dla terminali Wise ZX Zero jest słowo Fireport pisane z dużego F. No i co my tu mamy? W pierwszej zakładce poza ustawieniami daty i godziny mogę sprawdzić aktualną konfigurację sprzętową. Model procesora, taktowanie, ilość RAMu i podpięte dyski. Dużo więcej dzieje się w zakładce Advanced. Jest tu całkiem sporo opcji. Tryb pracy dysku SATA warto przestawić na AHCI. Power Loss Recovery Option określa sposób, w jaki zachowa się terminal po braku zasilania. Jeśli ma on pełnić jakąś ważną funkcję, to najlepiej wybrać tutaj opcję Always On. Frame Buffer Size to ilość pamięci RAM dedykowanej karcie graficznej. Jeśli terminal nie będzie intensywnie korzystał z grafiki, albo jeśli będzie serwerkiem bez monitora, to najlepiej ustawić w tym miejscu jakąś niską wartość. Odzyskany RAM na pewno przyda się innym usługom. Pozostałe opcje są dość czytelne. Ważne tylko, żeby boot from USB było włączone. Zakładka Power Management pozwala zarządzać funkcją Wake on LAN. W zakładce Security mam możliwość zmiany hasła do BIOSu. W zakładce Boot muszę przestawić kolejność bootowania. USB HDD wędruje na samą górę po to, aby można było odpalić instalację systemu z pendrive'a. Natomiast start z sieci LAN warto przesunąć na sam dół, żeby zbyt długo nie czekać przy restarcie. Po zapisaniu konfiguracji na chwilę wracam do komputera, żeby przygotować pendrive'a z instalką systemu. Mój dzisiejszy wybór padł zupełnie bez powodu na Ubuntu Mate, którego obraz instalacyjny pobieram z oficjalnej strony projektu z adresu ubuntu-mate.org. W sekcji Download wybieram obrazy dla 64-bitowych komputerów, a następnie najnowszą wersję 22.04. Pobieram plik z obrazem instalatora i zapisuję na pendrive'ie programem Balena Etcher. Tak przygotowany pendrive z instalką Ubuntu Mate ląduje w gnieździe USB terminala. Po włączeniu zasilania instalacja przebiega dokładnie tak samo jak na zwykłym komputerze, tyle tylko, że w moim przypadku trwała ona aż 40 minut. Zgodnie z poleceniami na ekranie należy wybrać język interfejsu, klawiaturę, połączyć się z siecią Wi-Fi, jeśli jest taka możliwość lub potrzeba. Generalnie jest to do bólu standardowa instalacja na domyślnych ustawieniach. Wystarczy po prostu klikać przycisk naprzód. One eternity later. Po pół godzinie pojawia się okno dialogowe, w którym trzeba kliknąć, aby zrestartować terminal.
Należy także wyciągnąć pendrive'a z instalką, o czym przypomina stosowny komunikat, i nacisnąć klawisz Enter. A few moments later. Na moim terminalu zainstalowałem Ubuntu Mate wraz ze środowiskiem graficznym, co było lekką przesadą. Sam system uruchamia się strasznie długo, ale jak już się uruchomi, to po prostu działa. Szału nie ma, ale w końcu można było się tego spodziewać po jednorodzeniowym procesorze i zaledwie 2 GB RAM-u. Pobór energii tego konkretnego egzemplarza z jednorodzeniowym procesorem to lekko poniżej 10 W w bezczynności i niecałe 13 W przy pełnym obciążeniu. W tym filmie nie będzie żadnych testów wydajnościowych czy wrażeń z użytkowania. Raz, że w przeciwieństwie do Raspberry Pi istnieje wiele różnych konfiguracji sprzętowych takiego terminala, a każda z nich będzie miała inną wydajność. Dwa, że to tak naprawdę nie jest urządzenie do pracy na co dzień w oknach. Można odpalić LibreOffice, trochę to trwa, ale w sumie działa. Ba, można nawet sobie połapać rybki czy pograć w Open Arenę i to całkiem płynnie. Ale nie ma się co oszukiwać, korzystanie ze środowiska graficznego do pracy na co dzień to droga przez mękę. Ten sprzęt aktualnie zdecydowanie lepiej poradzi sobie jako serwer do jakiejś fajnej domowej usługi i w takim zastosowaniu mogę go spokojnie polecić. W przyszłości pojawi się tu jeszcze kilka podobnych filmów, pokazujących inne dostępne w sprzedaży z drugiej ręki terminale, co mam nadzieję pomoże w podjęciu decyzji, czy dany model się przyda, czy też może nie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam do innych moich filmów. Cześć!